inaczej. No. Jeszcze raz, cofnij mi to do sama końcówka. No. No i jak to będzie szło? I tu jest znacznik. Dobra, i tutaj dajemy znacznik na następny numer. I witam serdecznie, moi drodzy, a mamy teraz najgorszą robotę, jaka tylko mogła nas spotkać, czyli pociąć koncert zespołu Mano Chao. Jesteśmy u Dzikiego w studio i szykujemy się, żeby to zrobić, co nie jest łatwe, ponieważ muza idzie non-stop. Mano Chao nawet na sekundę chyba nie odpoczął. Jedyny moment, kiedy naprawdę jest dzielenie skończone, to jest w momencie, kiedy po prostu skończyli grać koncert przed bisami, a to też trwało tylko krótko, bo Pauker tak jakby cały czas nadawał rytm. W związku z tym musimy to jakoś podzielić, aby się dzielić tą muzą. Ja was witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Dzisiaj muzycznie Happy Set z naszej bączkowej płyty, czyli Złoty Bączek dla zespołu Happy Set. Pamiętacie, że ostatnie dni, ostatnie dwa dni zapisu na bicie rekordu świata w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zgłaszajcie się, ponieważ chcemy pobić rekord. Ponad 83 111 osób pobiło rekord w zeszłym roku, czyli musimy mieć o jedną osobę przynajmniej więcej, ale zgłasza się bardzo dużo instytucji, szkół, tam gdzie są nasze fantomy. Prawie 12 tysięcy szkół ma nasze fantomy, więc jest na czym prowadzić te zajęcia. Uwaga, w piątek o godzinie 14 transmisja na żywo z Białego Stoku. Tam jesteśmy na spotkaniu, na takim bardzo ważnym sympozjum poświęconym geriatrii. Będziemy mówili o temacie finału 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konferencja prasowa, ale przy okazji będziemy mówili o geriatrii. Cieszymy się, że to dzięki temu, że dwa lata temu mieliśmy odwagę mówić o geriatrii. Także pani minister Kopacz w swoim expose zawarła to bardzo ważne słowo geriatria. A więc, żeby się tym zajmować, żeby także zwrócić na to uwagę. Ale dokładny finał będzie znany o godzinie 14. I uwaga, jeszcze bardzo ważna rzecz. Głosujcie na przystanek Woodstock, najlepszy duży festiwal europejski. To są strony internetowe, gdzie trzeba tylko kliknąć, ponieważ to od ilości kliknięć będzie zależało, jak będziemy się plasowali w tym całym głosowaniu, czyli to, co już od kilku lat robimy. Ale teraz jest mała zmiana. 75% głosów to są wasze głosy, 25% to są głosy dziennikarzy. Jeszcze dziennikarze ze świata, z Europy nie tak masowo przyjeżdżają na festiwal przystanek Woodstock, ale to wasze głosy mogą spowodować, że wreszcie na to zwrócą uwagę i nie będą jechali po stałej linii, po stałych festiwalach, bo tak są nauczeni i tak to jest skonstruowane, tylko wreszcie przyjadą na nasz festiwal, aby go obiektywnie ocenić. 75% ważnych głosów to są te wasze głosy, które mogą pokazać, że w stosunku do bardzo dużego festiwalu tych głosów musi być dużo. Tu są strony internetowe, wchodźcie, klikajcie, bo to się niedługo już kończy, to jest taki szybki głos, żeby ludzie głosowali w kategorii najlepszy festiwal, najbardziej, nie wiem, klimatyczny, ale ten nasz startuje w kategorii największy festiwal, jaki się odbywa. Pamiętajcie o tym, że nie mam focha, już ponad 900 osób jest na naszej stronie, nie mam focha i pamiętajcie także, że jutro spotykamy się w środowej audycji, jutro, dzisiaj tak. Nie, jutro, tak, jutro, oczywiście jutro, jutro jest środa. W środę spotykamy się na naszej kręciole, czyli będzie znowu prezentacja zupełnie nowej muzy. Dziki nam już wreszcie dał muzę z małej sceny i muszę wam powiedzieć, że wysłuchałem przypadkowo paru nagrań, rewelacja. Rewelacyjna atmosfera, rewelacyjny dźwięk i takie zespoły jak Łzy, jak Ania Rusowicz. Ania? Ania Rusowicz, dobrze mówię, Ania Rusowicz. Jak Ania Rusowicz, świetne te koncerty zabrzmiały i mała scena naprawdę się naprężyła w sposób nieprawdopodobny. Myślę, że może jeszcze nie w tę środę, ale w przyszłą środę zależy tylko od dokumentacji, która płynie między nami a zespołem. Ogłosimy pierwszą kapelę, która zagra na przyszłocznym przystanku Woodstock. A my, o Jezu, myśmy przelecieli troszeczkę tego nagrania. Postawiłeś znacznik? Oczywiście, że nie, bo nie wiem gdzie. No właśnie, nie wiem gdzie. A ty wiesz gdzie? Nie wiem, no będziemy teraz słuchali. A więc uwaga, słuchamy teraz. Poczekaj, powiedz mi teraz tak. Pierwsze nagranie było ile trwało, bo ja sobie muszę tu zapisać ten czas. Czyli to było pierwsze intro. Tak to nazwę, nie? Intro. Chyba tak to nazwę. Bo... intro i podaj mi czas, bo ja potem jak mam w radio, to muszę dokładnie wiedzieć. Tam było 3 minuty z kawałkiem, 28. Nie? 3:28 i teraz drugie. Do końca, dlatego że jeszcze twoja zapowiedź najpierw zobacz. Tutaj, czekaj, ty coś tutaj gadasz. Ale to wiesz co, to sobie zostawmy zapowiedź. To jest zapowiedź moja? No. Ja miałem taki głos jak dzwon. Nie pamiętasz, że kurde byłeś trochę zmęczony? To chyba ty, nie?
To chyba ja. Ale może nie uchami to zrobiłeś. Myślisz, że uchem? Nie, spod pachy. Spod pachy, dobra. To dawaj mi teraz. No dobra, ma to gdzieś... No dobra, 328, tylko teraz zróbmy teraz drugie nagranie. Widzicie tą szczotkę do oczyszczenia długich butelek? To oznacza, że to jest koncert Manu Chao. Tu naprawdę nie ma żadnej amplitudy innej. Tu nie ma żadnego... Tu jest taki konstans... bardzo zaszczotkowany. Działo się przez cały czas. Nie ma... Masz cały koncert pokażemy. Cały koncert? O. Ty zobacz, zapadli się gdzieś. A, to gdzieś jednak tu coś było w szczotce. Tu, zobacz. Człowiek, ale ciekawe co tutaj robili, zobaczmy. Grali! Też grali, nie ma. Nie ma zatrzymania. Dobra, to dawaj drugie nagranie, bo to jest... Dobra, szukam. To strasznie długi koncert był, półtorej godziny? No. Czy nawet więcej? Dobra. No tak, i teraz gdzieś no przeleć kawałek, żeby... Udało nam się podzielić 24 numery. To jest cały koncert Manu Chao na tegorocznym przystanku Woodstock. Mało tego, numer trzeci i czwarty jeszcze zdołaliśmy podzielić na dwa, bo miały po 9 minut. Tak, dokładnie po 9 minut, ale grał jednym cięgiem. Jak się rozpędził jak automat, po prostu nie uspokoił się aż do samego końca. Ja nawet ze sceny mówię, już nie wiem, czy to są bisy, czy to jest to, co w umowie, w kontrakcie, czy już bisy dodatkowe. O, słychać jeszcze, że nie chcieliśmy go puścić ze sceny. Pauker był nienasycony, po prostu grał przez cały czas. Piękny koncert. Po prostu słucham teraz i znowu mi się wszystko przypomina. Dzisiejszej audycji środowej jeszcze do Manu Chao nie wrócę. Wrócę dopiero za tydzień. A dzisiaj między innymi dwa zupełnie premierowe nagrania z KP z tegorocznego przystanku Woodstock. Jeden, którym zaskoczyliśmy chyba bardzo, ponieważ publika zaśpiewała riff z tego bardzo znanego ich hiciora. Drugi w irlandzkim brzmieniu, ale myślę, że tak samo będzie Wam się bardzo podobał. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które napłynęły, spłynęły, przejechały, spóźnione niektóre, ale bardzo miłe, bardzo miłe. Dziki, życz mi wszystkiego dobrego, mordo, bo zapomniałeś, że miałem urodziny. Kiedy? A kiedy były Szwedy. A to dlaczego ty do mnie nie zadzwoniłeś? No widzisz, to jest cały dzikus, że do niego trzeba jeszcze dzwonić, żeby powiedzieć, że ma się życzenia. Pamiętajcie, dzwońcie. Jak chcecie od dzikiego mieć życzenia, to dzwońcie do niego, zaraz mam podał numer telefonu. Ale ty, to ja się robię oklaski, dobra? To zrób mi oklaski do tych życzeń, proszę bardzo. Dziki robi oklaski, a ja z wami się żegnam. Okej, słuchajcie. Tu między innymi powstaje najbliższe DVD i CD, czyli Budka z Suflera. Spodziewamy się ich, mała będzie lekka obsówka, ale ona na nic nie wpłynie, czyli nie początek listopada, koniec listopada, ale zdążycie płytę nabyć na Gwiazdkę. Kolejna płyta to jest zespół Tabu. Już się pochylałeś na Tabu? Pochylałeś się. Brzmi, to jest po prostu tylko będzie płyta CD, ale rozkołysze i rozbawi i Bednarek płyta DVD i CD. Już też jest na ukończeniu. Także te płyty będziecie mogli nabyć jeszcze w tym roku jako prezenty gwiazdkowe. Róbcie takie prezenty, bo i nas to cieszy, i was to cieszy. Ja się z wami żegnam i dzisiaj o godzinie 22 z minutkami spotkamy się w programie Trzecim Polskiego Radia na Się Kręci, czyli na 55-minutowej muzyki pełnej słońca i dobrej atmosfery. Serdeczność się dla was, cześć, siema. A, myślałem, że to teraz Jurek mówi. Nie. Tak mówił parę miesięcy temu. Kilka miesięcy. Cześć, siema.